Pani marszałek, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w sprawie nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, druk 1218 i 1317. Celem nowelizacji ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece jest jej dostosowanie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 roku. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne rozwiązanie polegające na tym, iż hipoteka utworzona na części ułamkowej nieruchomości po podziale nieruchomości obciąża w takim samym zakresie wszystkie nieruchomości utworzone przez podział. Niekonstytucyjny zapis zabezpieczał interesy wierzyciela, lecz jego konsekwencją było ograniczenie praw współwłaścicieli, których udziały nie były obciążone hipoteką. Wcześniej nie były obciążone hipoteką. Najbardziej oczywistym skutkiem kwestionowanego rozwiązania było zmniejszenie wartości nieruchomości uzyskanych przez współwłaścicieli w wyniku podziału. Ograniczeniem prawa własności był także brak możliwości swobodnego korzystania z podstawowego i niezbywalnego uprawnienia współwłaściciela, jakim jest możliwość żądania zniesienia współwłasności. Zagrożenie roszczeniem odpowiedzialności rzeczowej realnie ograniczało bowiem swobodę realizacji omawianego uprawnienia przez współwłaścicieli niebędących dłużnikami rzeczowymi. Uchwalenie proponowanej regulacji spowoduje, że po podziale nieruchomości hipoteka nie wygaśnie, jednak co istotne dla współwłaścicieli, będzie ona obciążała wyłącznie nieruchomość dłużnika. Projektowana zmiana jest więc rozwiązaniem, które ma na celu ochronę zarówno interesów wierzyciela, jak i interesów współwłaścicieli, których udział nie jest obciążony hipoteką. W związku z powyższym Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska popiera przedmiotowe rozwiązanie i będzie za nim głosował. Dziękuję bardzo.